Dzień dobry Państwu. Serca fanów motoryzacji na pewno zabiły mocniej na widok tego Ferrari 512 BB. Niestety większości z nas nie stać na ten samochód warty kilkaset tysięcy dolarów. Możemy się jednak zadowolić takim modelem, którego wartość wynosi kilkadziesiąt dolarów, jest 10 tysięcy razy tańszy niż oryginał. No i możemy powiedzieć, że jest również wizualnie atrakcyjny. Co powoduje, że jest tak atrakcyjny? To, że jest wiernym przybliżeniem rzeczywistości. Trochę kosztuje, ale niewiele w stosunku do oryginału widocznego po prawej stronie. Oczywiście model może być wiernym przybliżeniem rzeczywistości, może być nieco mniej wiernym przybliżeniem rzeczywistości. Wtedy kosztuje mniej, ale też jest mniej atrakcyjne. Pojawiło się nam już tutaj słowo model. Model jako pewna uproszczona reprezentacja lub abstrakcja rzeczywistości. Model to według innej definicji system założeń, pojęć i zależności między nimi, pozwalający opisać, czyli modelować w przybliżony sposób jakiś aspekt rzeczywistości. Model to też układ przedmiotów, przedmiot, zdarzenia, fakty, dostatecznie podobne do układu badanego, ale prostsze i łatwiej dostępne badaniom. Można dodać, odwołując się do poprzedniego naszego przykładu, tańszy niż oryginał. Wszystkie modele tak naprawdę są złe, tak twierdził George Box, jeden ze znanych statystyków. Ale niektóre modele są użyteczne. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, jak zostać modelarzem, ale nie będziemy mówili o modelowaniu kolejek, samolotów, samochodów, ale będziemy próbowali modelować ekosystemy wodne. Ja nazywam się Bartosz Łozowski, reprezentuję Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czym może być model w odniesieniu do zbiorników wodnych czy ekosystemów wodnych? Może być wyobrażeniem w naszej świadomości. Może być obiektem wykonanym w odpowiedniej skali, zbudowanym w odpowiedniej skali. Podobnie jak przykład z początku wykładu naszego samochodu. Może być wreszcie, i na tym się dzisiaj skupimy, programem komputerowym. Model jako wyobrażenie w naszej świadomości. To model tworzony w naszym mózgu. Mówimy, że to jest tak zwana wiedza ekspercka, doświadczenie. I faktycznie my dysponujemy potężnym narzędziem analitycznym, siecią neuronową złożoną z około 10 miliardów komórek nerwowych. Każda z tych komórek może łączyć się z kolejnymi, nawet kilkoma tysiącami połączeń. Na co dzień stosujemy to narzędzie analityczne. I to narzędzie analityczne jest dostosowane do wychwytywania różnych niuansów w otaczającym nas świecie. Proszę zwrócić uwagę na to, jak precyzyjnie jesteśmy w stanie odczytać z twarzy ludzkiej emocje, nawet nieznaczną zmianą mimiki. Natomiast to narzędzie analityczne ma problem z operowaniem dużymi pakietami danych. Dodatkowo te pakiety danych traktuje wybiórczo i wpływają na to różne czynniki, które w analizie nie powinny mieć miejsca, choćby emocje. Zwróćmy uwagę na taką zależność, którą zaprezentowano na tym wykresie. Mamy tutaj trzy parametry. To jest rzeczywista zależność między trzema parametrami w zbiorniku wodnym. Nawet gdybyśmy chcieli opisać tą płaszczyznę obrazującą tą zależność, to mielibyśmy z tym problem, żeby słowami wyrazić w odpowiedni sposób ukształtowanie tej płaszczyzny. W rzeczywistości jednak to tylko trzy zmienne, a w zbiorniku takich zmiennych moglibyśmy wyszczególnić znacznie więcej. Możemy tworzyć takie macierze ekosystemowe, które zawierają korelacje pomiędzy
kilkunastoma, nawet kilkudziesięcioma zmiennymi. Opis i uwzględnienie wszystkich tych czynników naraz w analizie, no niestety wymyka się temu naszemu narzędziu analitycznemu, jakim jest nasz mózg. Ewidentnie wskazane byłoby tutaj jakieś wsparcie. Model jako obiekt wykonany w skali. Dokładnie tak jak ten samochód z początku naszego wykładu. Czyli model tworzony jako kopia badanego akwenu czy jakiejś budowli, wykonane w odpowiedniej skali. Z tymi modelami mamy pewne problemy, dlatego że koszt wykonania takiego modelu, czas jego wykonania oraz ograniczona możliwość prowadzenia zmian w takim modelu ogranicza możliwe pola wykorzystania takiego modelu. Ale z modelem wykonanym w skali wiąże się jeszcze jeden bardzo poważny problem, a mianowicie problem skalowania tego modelu. Jeżeli przyjrzymy się takiemu wyidealizowanemu zbiornikowi, który byłby sześcianem o boku 2 cm i wykonalibyśmy jego model, gdzie bok tego sześcianu byłby o połowę mniejszy, a więc wynosił 1 cm, no to widzimy, że tak naprawdę dwukrotnie zmniejszyliśmy długość jednego z boków tego sześcianu. Ale co dzieje się z powierzchnią tego sześcianu? Ona zmienia się do kwadratu. Tutaj wyjściowo mamy 4 cm kwadratowe. W tym przypadku mamy tylko 1 cm kwadratowy, ale a więc zmiana jest czterokrotna. Jeszcze inne pytanie możemy zadać, a mianowicie jak zmieni się objętość tego sześcianu. Tutaj wyjściowo mamy 8 cm sześciennych, a tutaj mamy tylko 1 cm sześcienny, a więc zmiana do sześcianu ośmiokrotna w tym wypadku. Powierzchnia jest proporcjonalna do kwadratu wymiaru liniowego. Objętość jest proporcjonalna do sześcianu wymiaru liniowego. Jeżeli będziemy wykonywać obiekt i zmniejszymy rozmiar liniowy tego obiektu tysiąckrotnie, to stosunek powierzchni do objętości rośnie również tysiąckrotnie. A więc mamy zaburzoną relację między wymiarami liniowymi tego obiektu, między objętością tego obiektu i między powierzchnią tego obiektu. To bardzo niekorzystna zależność przy modelowaniu obiektów. Budowanie obiektów wodnych w skali, choć bardzo atrakcyjne wizualnie, jest dziś mało popularne ze względów, które wymieniliśmy przed chwilą. Chciałbym Państwu zaprezentować fragment Polskiej Kroniki Filmowej z 1978 roku, w której zaprezentowano taki model wybudowany dla koryta rzeki Wisły. Model koryta warszawskiego odcinka Wisły w Laboratorium Hydraulicznym Instytutu. Tu łatwo prześledzić, co dzieje się z rzeką, której brzegi uregulowane są tylko w niektórych miejscach. W Zakładzie Fizyki Wody odtwarza się badania terenowe rejonu elektrowni w Kozienicach, która podobnie jak inne wrzuca do Wisły ogromne ilości podgrzanej wody. Obserwacje prowadzi się przy pomocy kamery termowizyjnej. Również współcześnie, w pewnych szczególnych przypadkach, buduje się takie modele przestrzenne pewnych obiektów wodnych. Po lewej stronie mamy zdjęcie głośnej awarii zapory w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku, a po prawej stronie model uszkodzonej zapory wykonany w Uniwersytecie Stanowym Utah, na którym testowano możliwości rozwiązania sposoby zablokowania wypływu wody z zapory.
No i wreszcie model jako program komputerowy. Współcześnie modele tego typu możemy uruchamiać nawet na domowych komputerach. W rzeczywistości programy te umożliwiają rozwiązywanie mniej lub bardziej skomplikowanych równań matematycznych. Początków tych modeli należy szukać jeszcze przed II wojną światową. W Stanach Zjednoczonych utworzono model, który prezentował zależność pomiędzy stężeniem tlenu w rzece Ohio i biologicznym zapotrzebowaniem na tlen, który jest pewnego rodzaju wskaźnikiem czystości wody. Te modele używają prostych równań liniowych. Są to tak zwane modele 1D. Na wykresie zaprezentowano właśnie taką zależność pomiędzy stężeniem tlenu i biologicznym zapotrzebowaniem na tlen w wodzie. Dla odmiany modele 2D wykorzystują informacje o batymetrii, a więc o ukształtowaniu dna zbiornika i rozwiązują równania dwuwymiarowe. Główne zastosowanie tych modeli to analiza zjawisk skrajnych, np. powodzi. Symulowane parametry dotyczą głównie dynamiki i kierunku przepływu mas wody. Przykładem takiego programu jest program Mike21 firmy DHI. W modelach 2D zakłada się, że zmienne takie jak temperatura i jakość wody nie jest istotna, no bo przy tych zjawiskach skrajnych to nie jest kluczowa informacja i jest to ograniczenie przy analizie pewnych lokalnych zjawisk, szczególnie zjawisk biologicznych. No, po prostu te modele służą do czego innego. Na filmie, który zaraz Państwu pokażę, zaprezentowano właśnie działanie takiego modelu pokazującego falę tsunami napływającą do obszarów przybrzeżnych Japonii. Będą Państwo mogli zaobserwować w tym obszarze, jak woda wdziera się w głąb lądu. Zobaczmy. Mamy dopływającą falę do brzegu i fala dopłynęła i zobaczmy, możemy dokładnie zobaczyć, jaki obszar zostanie zalany. To oczywiście jest możliwe, dlatego że mamy w modelu podane dokładnie wysokości terenu, a więc mamy wczytany numeryczny model interesującego nas terenu. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów umożliwiał utworzenie modeli, programów, tak zwanych modeli 3D, obrazujących zmiany wielu parametrów, nawet kilkuset, w całej objętości wody. Przykładem takiego modelu jest program AM3D firmy Hydronumerics. Jest to model ekosystemów wodnych, zintegrowany z modelem hydrodynamicznym. A więc mamy tutaj rozwiązywane równania nie tylko dotyczące przepływów wody, ale również wiemy, jak zmieniają się parametry biologiczne w badanym przez nas, modelowanym przez nas zbiorniku. Jak powstaje taki model? Obszar interesującego nas zbiornika, jego powierzchnia, dzielona jest na kwadraty. Natomiast każdy z tych pojedynczych kwadratów stanowi kolumnę wody podzieloną na odpowiednie plasterki. W efekcie otrzymujemy taki układ sześcianów w całym zbiorniku. W każdym tym sześcianie wyliczane są wszystkie interesujące nas parametry. Nie tylko parametry przepływu wody, ale również parametry chemiczne, parametry biologiczne. Co ten model robi w takim razie? No, rozwiązuje równania hydrodynamiczne określające ruch wody, bo to jest podstawa działania każdego modelu. Transport i mieszanie wszystkich symulowanych substancji uwzględnia istotne czynniki, takie jak wiatr, promieniowanie słoneczne, odbicie światła, kształt dna, czyli batymetrię, ruchy pionowe wody, ruchy termiczne.
A oprócz tego rozwiązuje równania prezentujące procesy biogeochemiczne, umożliwiając symulację jakości wody. A więc możemy symulować jakość wody pod wpływem różnych czynników. Obieg tlenu, fosforu, azotu, krzemu, węgla, uwzględniając takie zjawiska jak osiadanie, ponowne rozpuszczanie, sedymentację, dekompozycję materii. Na rysunku zaprezentowano obieg tylko jednego z takich pierwiastków, a mianowicie tylko azotu. Proszę zobaczyć, jak wiele procesów tutaj ma miejsce, jak wiele szczałek świadczących o powiązaniach jednych elementów z innymi. A to tylko jeden pierwiastek. Oraz możemy również symulować biomasę organizmów wodnych, fitoplanktonu, zooplanktonu, ryb, bentosu, mięczaków, makrofitów i bakterii. A więc możemy powiedzieć, że ten model tworzy nam obraz całego ekosystemu in silico, czyli w komputerze. Na zaprezentowanym schemacie mogą Państwo zobaczyć przepływ materii w kolumnie wody w naszym modelu ekosystemowym. Bardzo wiele zależności, bardzo wiele powiązań. Faktycznie te powiązania bez wsparcia programu komputerowego byłyby trudne do zrozumienia, do uwzględnienia przez nasz umysł. Wracam tutaj do początku naszego wykładu, dlaczego potrzebujemy tego wsparcia w modelach informatycznych. Uwzględniliśmy tutaj właściwie całą biologię, wszystkie zjawiska pomiędzy tymi organizmami zachodzące. Mamy tutaj fitoplankton, a więc mamy sinice, zielenice, okrzemki, mamy detrytus i rozłożoną materię organiczną, mamy zooplankton, mamy rośliny zanurzone w wodzie, mamy zwierzęta występujące w bentosie zbiornika, oczywiście ryby i to ryby różnej wielkości, mamy wpływ ptactwa, które przecież odławia w celach pokarmowych te ryby, ale również wzbogaca biogenami z odchodów sam zbiornik, jak również wpływ rybactwa czy wędkarstwa. W jaki sposób wykonać taki model? Pierw musimy postawić problem. Musimy zebrać całą wiedzę empiryczną, teorię, hipotezy, prawa, które dotyczą naszego problemu. Dane, które posiadamy na temat naszego akwenu, musimy umieścić w bazach danych. Z problemu będzie wynikał cel naszego modelowania, a z celu oraz z wiedzy, którą posiadamy i z danych, które posiadamy, będziemy możliwy wybór odpowiedniego modelu. Model zostanie uruchomiony, zostaną wykonane obliczenia, prognozy i nastąpi etap weryfikacji uzyskanych wyników. Te wyniki będą konfrontowane z wiedzą empiryczną, z teoriami, z hipotezami wcześniejszymi, będą umieszczane w bazach danych. No i w ten sposób mamy model gotowy do użycia. Aby nasz model mógł działać, niezbędne są dane wejściowe do tego modelu. Zaczynamy od zebrania informacji, jak ukształtowane jest dno naszego zbiornika. Na zdjęciu mamy zaprezentowaną technikę sonarograficzną, która umożliwia nam uzyskanie informacji o kształtowaniu czaszy zbiornika, dzięki czemu możemy stworzyć taką mapę batymetryczną, która nawiasem mówiąc też jest modelem dna zbiornika. Te dane są wczytywane do naszego modelu i przekształcane w odpowiedni sposób. Widzimy tutaj takie pojedyncze kwadraciki. To nie jest wynik niskiej rozdzielczości zdjęcia, tylko są to kwadraty, na które dzielimy nasz model in silico, po to, aby utworzyć odpowiednie kolumny wody, w których prowadzone są obliczenia.
Czy dobra batymetria jest ważna? Czy informacja o kształtowaniu dna zbiornika jest ważna? Tutaj mamy przedstawioną batymetrię zbiornika Łąka w Pszczynie. Kolor czerwony, pomarańczowy oznacza małe głębokości. Im bardziej kolor niebieski, tym głębokość w zbiorniku jest większa. Gdybym Państwa zapytał, co stanie się, jeżeli w tym miejscu, w którym znajduje się dopływ do zbiornika, dopuścimy zimną wodę, no to pewnie powiedzieliby Państwo, że po jakimś czasie ta zimna woda w zbiorniku wymiesza się. A zobaczmy, czy w rzeczywistości tak jest. Zimna woda napływa do zbiornika, niebieski kolor o tym świadczy. I owszem, temperatura w zbiorniku się obniża, ale właściwie efekt ten jest widoczny tylko w tej części zbiornika. Pytanie dlaczego? Popatrzmy na mapę batymetryczną. W tym obszarze widzimy bardzo płytki fragment zbiornika, stanowiący swego rodzaju zaporę dla mieszania się wody w całym zbiorniku. Mamy już dane batymetryczne, ale potrzebujemy jeszcze bardzo dużo danych, które będą opisywały cały ekosystem tego zbiornika. Te dane powinny być dobrej jakości, dlatego że obowiązuje tutaj zasada, jeżeli dasz dane na wejściu o kiepskiej jakości, to otrzymasz śmieci na wyjściu, a więc prognozy, które otrzymamy w wyniku modelowania, nie będą trafne. Skąd mogą pochodzić te dane? Oczywiście z pomiarów własnych prowadzonych w terenie, ale bardzo duża część danych już istnieje. Różne instytucje, urzędy samorządowe gromadzą takie dane na swoje potrzeby i w ramach dostępu do informacji publicznej można takie dane pozyskać. Gdy zebraliśmy już te wszystkie dane, musimy przygotować szeregi czasowe przypisujące wartość danego parametru do danego momentu w czasie, tak jak tutaj w tej tabeli mamy zaprezentowane. No i wreszcie możemy próbować uruchomić nasz model. Jak zobaczyć efekty działania naszego modelu? W wyniku działania modelu powstają, no właśnie, powstają bardzo podobne szeregi czasowe, ciągi danych liczbowych, jak oglądane na poprzednim slajdzie. Ale dzięki narzędziom graficznym te wyniki możemy przedstawić prosto, czytelnie, a nawet spektakularnie. Możemy oglądać zmiany w czasie w wybranym miejscu w przekroju od powierzchni do dna danego zbiornika. Kolorem mamy zaprezentowane zmiany wartości danego parametru, tutaj akurat temperatury wody. Możemy wyrysowywać tradycyjne wykresy, na których będziemy mieli zaprezentowane zmiany wartości parametru w wybranym punkcie, porównywać wartości rzeczywiste i zmierzone po to, żeby wykonać kalibrację modelu. Możemy wyrysowywać profile danego parametru w słupie wody w wybranym punkcie, w wybranym momencie czasowym. Wreszcie możemy prezentować, tak jak już to Państwo widzieli na poprzednich slajdach, takie spektakularne filmy pokazujące nam zmianę wartości danego parametru w poszczególnych obszarach zbiornika. Po co są więc te modele? Podsumujmy. Modele hydrologiczne umożliwiają nam tworzenie scenariuszy dla sytuacji skrajnych lub typowych, umożliwiają zaplanowanie działań w sytuacjach kryzysowych. Modele ekosystemowe umożliwiają modelowanie całego środowiska wodnego z uwzględnieniem organizmów, zmian chemicznych, fizycznych wody, czyli możemy określić stan całego systemu. Model jest elementem systemu zarządzania opartego na wiedzy, a nie przypuszczeniach, domysłach czy wybiórczych przesłankach. Przypomnijmy sobie początek naszej prezentacji, kiedy mówiliśmy o zdolnościach eksperta, który musi objąć swoim umysłem bardzo wiele zmiennych.
Te zdolności są ograniczone. Tutaj otrzymujemy wsparcie narzędziem informatycznym. No i wreszcie możliwość testowania zmian, możliwość badania, co się stanie, jeśli zmienimy dopływ jakości wody, zmienimy kształt czaszy zbiornika, odłowimy ryby, dodamy związków troficznych. Ta paleta możliwych scenariuszy jest tak duża, jak właściwie dyktuje nam to wyobraźnia. W sumie robimy to po to, by bezkarnie się bawić, jak każdym modelem. Zobaczmy kilka przykładów zastosowania modeli. Te modele, które będą tu prezentowane, zostały stworzone w ramach działalności Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że problemy, które tutaj rozwiązujemy, są realnymi, rzeczywistymi problemami. To są rzeczywiste pytania, które nasuwają się użytkownikom danych zbiorników. A rozwiązania, które prezentujemy, nie muszą być od razu wdrożone. Skutki tych rozwiązań możemy prześledzić in silico, czyli w komputerze, używając naszego modelu. Uprawdopodobnimy w ten sposób odpowiedzi, które są udzielane, wskazówki, które są udzielane, aby poprawić jakość zbiornika. Pierwszy problem, być może znany Państwu, zakwity sinic wielokrotnie uniemożliwiające powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wydanie zgody na korzystanie z kąpieliska na zbiorniku Paprocany w Tychach. Jaka jest jakość wody w tym zbiorniku w czasie zakwitu? To widać na tych zdjęciach. Woda jest całkowicie zielona. Taka woda stanowi zagrożenie dla naszej skóry, stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych i pokarmowych, gdyby dostała się do naszego organizmu w czasie pływania. No, można tutaj zobaczyć, że ryby też nie mają łatwo. Oddychanie w takiej wodzie jest utrudnione. Pytanie, czy można coś z tym zrobić? Pierwsze pytanie, które sobie zadaliśmy, to było pytanie, czy lokalizacja kąpieliska jest korzystna pod względem obecności zakwitów sinicowych. Jak widzimy z modelu wykonanego dla tego zbiornika, intensywność stężenia chlorofilu A, a więc również zakwitów sinicowych, jest różna. Tam, gdzie jest kolor niebieski, to stężenie było najmniejsze, tam, gdzie jest kolor czerwony, to stężenie było największe. Oczywiście lokalizacja kąpieliska jest uwarunkowana historycznie, ciężko tutaj próbować zmienić tą lokalizację. Niemniej jednak, jeżeli ją sobie powiększymy, to jest ten obszar zaznaczony na czerwono, możemy go zobaczyć na tym rysunku, to zobaczymy, że faktycznie rejon kąpieliska jest bardzo niekorzystnie usytuowany. To wynika z przepływu wody, z ukształtowania linii brzegowej, z dominujących wiatrów, które spychają te zakwity sinicowe w ten obszar. Jedną z metod radzenia sobie z zakwitami w płytkich zbiornikach wodnych jest po prostu dopuszczenie do tych zbiorników większej ilości wody dobrej jakości i przez to zmniejszenie czasu zatrzymania wody w tym zbiorniku, czyli skrócenie czasu retencji wody w zbiorniku. Chcieliśmy sprawdzić, czy dopuszczenie takiej wody do zbiornika realnie skróci czas retencji wody w tym zbiorniku. W celu sprawdzenia, czy nasze rozwiązanie będzie skuteczne, stworzyliśmy model przepływu wody, w którym w scenariuszu 0 mamy rozwiązanie, z którym mamy do czynienia obecnie, a scenariusz pierwszy to rozwiązanie, kiedy dopuszczamy do zbiornika większą ilość wody. Mierzymy w tym modelu czas retencji wody, a więc czas, w którym woda jest zatrzymana w zbiorniku. Jeżeli jest zatrzymana w zbiorniku, to mogą powstać zakwity. Ten zbiornik nie jest przepłukiwany, to jest niekorzystna sytuacja. Im bardziej kolor czerwony będziemy obserwować, im mocniejsza czerwona barwa,
tym czas retencji jest dłuższy, a więc rozwiązanie jest niekorzystne. I porównajmy sobie te dwa modele, model scenariusza 0, to jest obecnie, scenariusz 1 to jest sytuacja, kiedy dopuszczamy do zbiornika większą ilość wody. No, jak widzimy, kolor czerwony pojawia się nam w tym rozwiązaniu scenariusza 0. Jeszcze raz to zobaczmy. A w scenariuszu 1, kiedy mamy więcej wody, w ogóle nie pojawia nam się kolor czerwony, a więc mamy znacznie krótszy czas zatrzymania wody w zbiorniku. A teraz inne pytanie i inny zbiornik. A jeżeli ktoś coś wleje do mojego zbiornika, na przykład biogeny, silnie zeutrofizowane wody, czy to wpłynie na jakość wody w moim zbiorniku? Wykonaliśmy taką symulację dla wód dopływających do zbiornika Koczałkowickiego rzeką Bajerką. Tutaj tędy dopływają te wody okresowo ze stawów hodowlanych. No i takie wody są silnie zeutrofizowane, mogą niekorzystnie wpływać na wody całego zbiornika. Zobaczmy, czy tak w rzeczywistości się dzieje. Scenariusz zerowy to sytuacja, w której do zbiornika dopływa woda bez dodatkowego ładunku biogenów pochodzących ze stawów hodowlanych, a scenariusz 1 to sytuacja, w której dopływa woda wzbogacona o biogeny ze stawów hodowlanych. Pytanie, jak daleko oddziaływuje ta woda na zbiornik? Jak widzimy w scenariuszu 0, to jest odległość no tutaj około 1 km. W scenariuszu pierwszym to oddziaływanie nie rozszerza się dalej poza ten 1 km, natomiast faktycznie w obszarze tego 1 km stężenie chlorofilu jest większe. W przypadku azotu całkowitego troszeczkę inna wizualizacja, ale również widzimy, że dla sytuacji, kiedy nie ma wód wzbogaconych biogenami, gdzieś około 1 km widać dopływ azotu całkowitego. Natomiast w przypadku wód wzbogaconych o biogeny, tych wód pochodzących ze stawów hodowlanych, też ten wpływ zamyka się właściwie w obszarze 1 km, ale stężenie azotu całkowitego jest większe w tym obszarze. Tak więc można powiedzieć, że zasięg oddziaływania tego akurat zrzutu, tak zaprognozowanego, jest wyraźny tylko w obszarze 500 do 1000 metrów od ujścia rzeki Bajerki. Zdolności buforowe zbiornika umożliwiają radzenie sobie z takim napływem biogenów do niego. Podsumowując, model można przygotować dla każdego zbiornika. Ważne, żeby zadbać o dobre dane wyjściowe. Model jest dobrym narzędziem wspomagającym zarządzanie, tworzenie scenariuszy zdarzeń, testowanie planowanych zmian, testowanie zagrożeń. Modelowanie ekosystemowe, tak jak tutaj Państwu po części zaprezentowaliśmy, jest zalecane przez Ramową Dyrektywę Wodną, przez ONZ oraz przez inne organizacje międzynarodowe. I dobrze przygotowany model jest potężnym narzędziem wspierającym eksperta, wspierającym ten model, który on tworzy sobie w swoich myślach, w swoim rozumie. Jeżeli zainteresowały Państwa te zagadnienia, to zapraszamy na Uniwersytet Śląski, zapraszamy do kontaktu ze Śląskim Centrum Wody, zapraszamy zainteresowaniem się kierunkiem nowo utworzonym o nazwie Aquamatyka. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a ja Państwu dziękuję za uwagę.